Ruszamy na drugi dzień festiwalu zmagać się z fanami i własnym splendorem. Oglądajcie, będzie fajnie. Jakieś plany, gdzie chcemy dzisiaj podejść, Michael? Dzisiaj sprawdzimy, co robi Malt Garden. Jesteśmy na miejscu. Michael pojechał się spotkać z Arkiem. Ale browarowa mafia! Tak jest. Spotkaliśmy dzisiaj pora na craft. Zacząłem się, idziemy dalej. A Beka, faktycznie, patrzysz w obiektyw i się zacinasz, nie? Siemanko, tutaj Jarek z Alebrowaru. Jesteśmy na stoisku Dirbira. Tak. Siemanko, to Jarek z Alebrowaru. Jesteśmy na stoisku Dirbira, do którego zabrał nas pora na craft. Dzień dobry. Ty robisz szalone, ciekawe foty. I recenzje piw. Powiedz nam, co charakteryzuje dobre piwo. Dlaczego jesteśmy w Dirbirze dzisiaj? Czym jesteśmy w Dirbirze? Tak. Oryginalność, pijalność. I oczywiście smak, oryginalny smak. Co nam polecasz dzisiaj? Bo ja lubię ciemne i słodkie. Z Dirbira to na pewno Candy Shop. Dzisiaj mamy na kranie wersję Imperial Stout Nutcake i to ci na pewno polecam. Okej, to bierzemy. Dobrze, że Michał tego nie widzi. Patrz, kto przyjechał. Michael! Zaczynamy dzień drugi. Jarek, no. Jakie piwo dzisiaj, dzisiaj na festiwalu ci najbardziej smakowało? Zabawne jest to, że cały pierwszy dzień spędziliśmy na gromadzeniu kontentu. No. Teraz skutkowaliśmy połowę dzisiejszego dnia. Myślę, że czas po jedzeniu. Coś spróbować fajnego? Tak, to będzie break dla nas. Na jaki rodzaj piwa masz ochotę? Ciemne, jasne. Dobre. Idziemy na strefę debiutu, zobaczyć, co nowego się waży. Jedno DDHF mu nie czyni. Przyklejone też na naszym stoisku, nie? Serio? Tak, no. Dolisz, ale na blacie jest wlepione, nie? Malt Garden, nowy projekt Andrzeja Millera, Łukasza Rokickiego, którzy wcześniej prowadzili Rockmilla, a teraz wystartowali z nowym projektem. Hazy IPA, Cloud Will Be Cloud, Citra i Mosaic, czyli dokładnie taka kombinacja chmieli jak nasze najnowsze DDH, które się wkrótce ukaże. Pięknie pachnie. Smakuje prawie tak dobrze jak nasze. Więc trzymamy kciuki za chłopaków, to starzy nasi kumple, przyjaciele i robią świetną robotę, więc jak tylko będziecie mieli okazję spływać piw z Malt Garden, nie wahajcie się. Piwa spróbowaliśmy, teraz trzeba coś wrzucić. Co polecamy dzisiaj do jedzenia? Dzisiaj odwiedzimy Karola Szynkowskiego i jego bostońskie kanapki. Karol karmi nas już któryś festiwal. Jest mocno zbita piona, więc chodźmy do niego. Może być grubo, idziemy. Zostaliśmy okraszeni miarem świty Michaela. Michael, pytanie do ciebie, tak jak do Jarka. Jakie piwo smakowało ci na festiwalu najbardziej? Nie nasze. Nie nasze? Nie nasze. To mam problem. 55 z Blue Numbers. Okej. Okay. Chodźcie. Wymienimy talony na kanapki. Talon na balon. Karol Szynkowski, człowiek-legenda. Człowiek-legenda od kanapy, karmi, dzień dobry, cześć. Karmi Ale Browar od 10 edycji. Nie, ale od 6 edycji karmi. Od 6 karmi. Chociaż w sumie się poznaliśmy nie na warszawskim, a na poznańskim. Ale rzeczywiście chyba wtedy zagrała magia. W tym przypadku tak, jest Wege Mama, a więc ser halloumi i dużo warzyw, a więc jest fit, ale jest przede wszystkim bardzo dobra.
Czas od czasu my chyba lubimy z czasem sobie zjeść też, nie tylko, nie tylko mięso, ale czasem warzywa. Już trochę się znamy od kilku edycji, tak. Dziesiątki kanapek zjedzamy. Tak, i hektolitrów chyba, tak, i wytylki piwa. Chociaż musimy w końcu zdobyć tą kanapkę na czekaniu piwnym. Właśnie. Tak, ale na 11 edycji. Nie, na pewno, to już wtedy musimy się umówić, że koniecznie, tak, i jak najbardziej. A więc tak. Więc bądźcie głodni i tak, i w ogóle i spragnieni jak najbardziej, a więc zapraszamy. Cześć Darek! Siema! W dobre miejsce przyszedłeś. Jak smakuje? Świetne. Masło orzechowe i kurczak, dobre połączenie. Idealne. Obłędne. Jak Michael wchodzi? Aha, rozumiem. Tak jak ja mam z filmem, jeżeli chodzi o to. Michael, czemu nie chcesz iść na penisy? Nie, że nie chcę. Tylko idziemy trochę odpocząć od festiwalowego zgiełku, wypić jedno piwo w trochę spokojniejszej atmosferze w jednym z najlepszych miejsc do tego w Warszawie. Chodźcie. Idziemy. Gdzie idziemy? Nie, idziemy, szukamy jednego z najfajniejszych barów. Zaraz wejdziemy w jedną bramę, a tam będzie to miejsce. To jest prawdziwy cel naszej podróży. 20 metrów. I didn't find you in the festival, I found you here. Najfajniejszą częścią bycia tego innego świata jest to, że niemal w każdym barze człowiek się czuje jak u siebie. Zaraz sobie nalejemy jakieś piwo, a później coś zjemy. Musimy spróbować Michelera w Michelerze. Tomasz, Jarek, co wybrałeś? To jest akurat Iwan Ramen. Tylko pytanie, czy coś ma wspólnego z ramenem, czy nie? Okej? Okay. Tak, nazwę. Michael, wódeczka? Nie mówi się wódeczka, tylko wódka. Macie Michelera, wódkę? Mamy oddestylowane piwo, więc... Oddestylowane piwo. Czyli wiemy, jak zapniemy dzisiejszy wieczór. Chodźmy na kuchnię zobaczyć, co szefowa nam przygotuje. Cześć! Muszę tylko się ogarnąć, bo mam... Spoko. Mam dla was, akurat dobrze trafiliście, bo mam menowe danie. Żebra? Żebra wieprzowe. Wieprzowe. Wędzone przez 4 godziny, pewnym po beczkach po whisky. Potem dociągane w piecu, potem glazurowane piwem i Coca-Colą. Coca-Colą? Tak. Skąd ten pomysł? To jest dosyć klasyczny sposób. To jest klasyczna glazura, ponieważ redukując Coca-Colę mamy taki gęsty syrop. Więc świetnie się to nadaje, trzeba już zagęszczać, do smarowania idealne. Trochę sosu barbecue naszego, też wszystko robimy sami. Ja się już robię głodny. Wszystkich składników nie będę zdradzać. Jak widać, żeberka są beznadziejne, kości odpadają same. Teraz mamy tą cudowną glazurę. Z Coca-Coli. Z Coca-Coli, ze stouta. Sos barbecue i parę innych magicznych składników. Wrzucamy je sobie do pieca 5 minut, bo one się już robią i tak 10 godzin, więc dużo czasu już więcej mnie potrzeba. Ale takie low and slow. 5 minut jest jedno. Co polecasz do wypicia, do tych żeber? Żebrów? Alkohol. Nie wygląda? O jest, już nie mogę do siebie doczekać. 10 na 10. Elegancko? Nie, jest elegancko, naprawdę. Dobra, to smacznego. Dziękujemy.
kuchni poleca żuberka. Dedykowany Coca-Coli. To co? Pora jeść. Tak. Panie Boże, nasze słonko, popołacła w to jedzonko. Fenomenalne. Wszystko się samo rozpada. Rozpada się kopie od kości. Żebra wychodzą. A smakowo jak? Jeszcze ta focaccia, nie? Genialne. Patrz to. Więc jest dużo rzeczy do powiedzenia. Rozpada się samo, nie? Nie to człowiek, jak kiflowy. Bez krojenia. Michael, a czym popijasz? Zapomniałem, jak się nazywa. Wiesz co, to się nazywa budka. Budka. Wspomnienie Lwowa. Poza dla kumaty. Cedric, twoje zdrowie. Siemanko, hopchetki i hopchedzi. Siemanko, hopchetki i hopchedzi. Wyszliśmy z Mikkelera, jest godzina 2:15 późna. Zgubiliśmy Michaela, także tym miłym akcentem pragniemy was pożegnać i zakończyć ten dzień, tak, i spać. Bądźcie spragnieni! Bądźcie spragnieni, bo Michael jest nadal.